wylatuje w górę swojej zbroi i będzie się tam trzymać w okolicy, ale... powiedzmy, że przychodzi w tryb... Znaczy, jeżeli mogę zinterpretować, bo tam to jest napisane knockdown with no chance of getting back up, więc jeżeli mogę ci podpowiedzieć interpretację, to że mój pokaz siły w tym momencie nastraszył ją wystarczająco, żeby nie chciała się znowu zbliżać do nas. No to... o to mi chodziło, tylko ja chciałem dorzucić swój flavor, że no mimo wszystko na tą lojalność wobec opiekuna ma, więc... Nie będzie walczyć, tylko że no... Będzie się tak trzymać z tyłu w okolicy jak taki zbity pies. Że no będzie z tyłu gdzieś w tle, ale no nie będzie walczyć, że tak powiem. Nie będzie już problemem. Okay. No tak, no właśnie ten Jadogiri się lekko odwraca, żeby... patrzeć na ciebie z góry, bo przynajmniej, że on nie jest na ziemi, tylko w powietrzu, bo właśnie elfka go wspomaga. Tylko chwilka. Dobra, czy jesteś ty, Hikari, powiedzmy, że w jednej części, a Gengu i Lisa... powiedzmy takiej drugiej części. A nie, dobra, Lisa jest tej bliżej okolicy tej pierwszej, że też widzi Hikariego, może widzieć tych złodzi. To ja tak wyleciałam w pizdu. Słucham? Tylko ja tak wyleciałam w pizdu. No, akurat tak cię trafił, ale dzięki temu masz bonus. Dobra, po prostu próbuję to rozkminić, żeby w fikcji miał sens, ile czas leci, no chyba, że talking is a free action. No bo z jednej strony właśnie nawet jak będzie chcieli rozmówić parę słów z nim, no to nadal mimo wszystko w tle to płonące tornado będzie się generowało do momentu, w którym osiągnie maksymalną operacyjność i zacznie robić... A ten finisher mi się w ogóle kończy po jednym ciosie? Przy takim rzucie to on działa. To dopiero jakbyś na przykład rzuciła... O Jezu, gdzie to jest? O, że na przykład na 7-9. Nie, chwilka. Aha. Czyli mogę jeszcze raz... Znaczy tak, bo na 7-9, bo wtedy słabość twojej mocy, czyli limit, czyli... brak energii. Baterie. Więc teoretycznie możesz w krótkim czasie walnąć kolejny raz finishera. Kurde, po prostu mam zacinkę, kto w sumie powinien iść dalej, czy po prostu dać jeszcze Toriemu mówić. No teraz w tej samej scenie jest... No Tori miał chyba mało akcji. Tak, powiedzmy, że to samo dochodzenie to było mniej więcej w tym samym czasie, co reszta robiła swoje, więc... Akurat Hikari jakby na coś się powiedział te swoje słowa. Jakby ewentualnie, jeżeli szykałby się do następnej akcji, no to właśnie widzi Toriego, który rozpieprzył ten żelazny legion. I też podchodzi bliżej i pewnie coś będzie... Albo mówił do tego gościa, ewentualnie go zaatakuje. Więc można powiedzieć, że jeszcze Tori jest jeszcze piłka w twoim korcie. Paul? Tak. No, powiedzmy, że jesteś na tyle... Czy podszedłeś do tego gościa? Znaczy on jest w powietrzu, ty na ziemi, więc tak tym swoim uśmieszkiem pewnie się patrzy na ciebie trochę z góry. No i pytanie, czy ty go atakujesz z miejsca, czy też mu rzucasz jakiś... Nie, wiesz co, ja chcę go... Zaczynam od zapytania... Wiesz co, robię takie... Cześć! Hello, Mr. Anderson. Tak. Słuchaj, twoja podopieczna wspominała coś o wielkim zagrożeniu, które nadchodzi dla świata.
Chcesz się podzielić tymi informacjami? Jestem pewien, że celnicy byliby bardzo zainteresowani. Proszę cię, jakby byli oni... Gdyby oni byli wystarczający, żeby... Gdyby oni byli wystarczający, nie musiał, nie, nie podejmowałbym się tego, czego się podjąłem. Dobra, dobra, dobra. Zamiast za dużo gadać, to może jednak powiesz po prostu, co się dzieje. To zwykle rozwiązuje wszystkie problemy i nieporozumienia. Być może nawet będziemy chętni ci pomóc. Skoro mnie znasz, to prawdopodobnie masz jakieś dziwne wyobrażenia na temat moich możliwości czy reputacji. Powiedz mi, panie Anderson, zastanawiałeś się kiedyś, ile tak naprawdę światów złączyło się z tym naszym? Ile tak naprawdę światów w rzeczywistości jeszcze istnieje? Takich, o których nic nie wiemy? Prawdopodobnie więcej niż butelek whisky, które wypijam dziennie. Do tej pory ludzkość dostosowała się, wytworzyło się nowe status quo, wszelka dziwność stała się normalna, różne istoty, które dla kiedyś mogły być określane tylko potworami, nadal nie wyglądają zbyt przyjemnie, ale nie są istotami chcącymi zakończyć. Wiesz co, siadam sobie na ziemi tak z głową uniesioną, słucham go, a potem tak ukradnie się rozglądam w poszukiwaniu pozostałych dwóch butelek z mojego czteropaka. Powiedzmy, że znajdujesz. To w takim razie biorę sobie jedną butelkę, otwieram dalej zębami i tak lekko kiwając głową słucham, co mówi, nie? Kurde, jego to by nie wybiło z rytmu, tylko mnie na moment, tak. Train of thought. Nie, nie, ja po prostu mam problem z wykminieniem, co on mówi, ale taki stan rzeczy się nie utrzyma. Prędzej czy później coś, co nie będzie wobec nas miłe, nie będzie miało miłych zamiarów i będzie, cóż, powiedzmy sobie szczerze, czymś, co kiedyś ludzie nazwaliby Bogiem, przedrze się do naszego świata i śmiem twierdzić, że to, co było poczynione do tej pory, celnicy, inni ludzie z mocami, to nie będzie wystarczać. Tak, żeby nie było, mówię, próbuję znaleźć jakiś sezonny opis, żeby z jednej strony nie być za dużo, a z drugiej, żeby zasugerować, że istoty w stylu Endbringerów. Okej, słyszę, rozumiem to, co mówisz. Robię kolejne długie pociągnięcie piwa. Ale czemu wciągać w to dzieci? Powtórz jeszcze raz, mówię coś. Czemu wciągać w to dzieci? Jeżeli... Czekaj, jak to powiedzieć? Przecież jeżeli podzieliłbyś się takimi informacjami z odpowiednimi służbami, to dostałbyś doskonale wyszkolonych agentów, którym mógłbyś także dać supermoce i od początku byliby lepiej przygotowani do tego, co nadchodzi, prawda? Chyba, że potrzebuje dzieci. Proszę cię. Uwierzą w taką historyjkę. Celnicy może robią wiele dobrych rzeczy, ale ludzie mają nieprzyjemną tendencję, że nie chcą wierzyć w ugly truth, w brzydką prawdę. Nie wiem, jak jest. Okej, w takim razie jak mogę ci pomóc? Nie musisz. Rób dalej to, co robisz. Ja będę robił dalej to, co ja robię. Te moce, on tak rozwija ręce, wskazując na właśnie dzieciaki. Nikt, żadne z nich nie było przeze mnie zmuszone. Jedyne, co zaoferowałem, to wysłuchanie ich problemów
i zaoferowanie czegoś, co im te problemy rozwiąże. Czy on pokazuje na to ogromne, ogniste tornado nad połową Londynu? Nie na połowę Londynu. Przypominam, że jesteście w takim bardzo zbliżonym do świata rzeczywistego kieszonkowym obszarze. Nie w przesiecie, tylko tam no, pocket dimensjonalny. Lica w tym momencie się wygrzebuje spod gruzów. Zupełnie jak guru sekty. Widzisz, ja nie jestem żadną figurą religijną, nie oczekuję, nie, nawet zabraniam, znaczy zabraniam, to też jest złe słowo. Nie chciałbym, żebym był czczony, albo żebym im rozkazywał, po prostu przedstawiłem im sytuację, złożyłem ofertę. Dzieci młodzi mają niesamowitą wyobraźnię, mają chęci. Drive, jak po prostu drive powiedzieć? Ciąg? Bo nie chcę powiedzieć popęd. Motywację. Tak. Mają motywację. Przerwa mu, są też bardzo łatwi do zmanipulowania przez... Ej, Liza, nie bądź niegrzeczna, ja na przykład mu wierzę. Z tego co słyszałem, jego argumentacja sprowadza się do, bo może kiedyś w przyszłości stanie się coś złego. Więc stwórzmy armię! To jest moim zdaniem bardzo dobry ciąg rozumowania. Nie wiem, dlaczego się czepiasz. Jak mówi stare ludzkie przysłowie, szykuj się na armię w czasie pokoju. Na armię! Ale nie szykuj armię... się na wojnę w czasie pokoju. Ale nie armię z dzieci. Ktoś inny by powiedział, że kto szuka wojny, znajdzie ją. Wojna znajdzie nas. To, co się stało z ziemią, ten incydent. My nie będziemy wiecznie niezauważeni. To odpowiada na jedno, a na drugie, że nie muszą być dzieci. Tak, jestem pewien, że pozaświatowe monstra i horrory zaginające nasze postrzeganie rzeczywistości będą bardzo szanować konwencji genewskiej i rozróżniania, kto jest kombatantem, a kto nie. Tu muszę się akurat z tobą nie zgodzić, bo znam przynajmniej jednego, który to szanuje. W tym odpowiadam, więc z powodu twoich tych wyimaginowanych potworów chcesz owe dzieci posłać na pierwszy na front? Nie będę nikogo nigdzie posyłał. Pozadałem im siłę, gdy zagrożenie przyjdzie. Będą miały moc, żeby się bronić, żeby próbować się bronić, żeby walczyć, żeby... dalej żyć i walczyć o swoje istnienie, jeżeli będzie taka potrzeba. No dobra, wiesz co, wybacz, ale skończyło mi się piwo. Odrzucam butelkę. Kładę rękę na mojej rękojeści miecza. Okej. Powoli wstaje. Tak. A czy ty masz jakieś zdolności do tego, żeby wykrywać takie magiczne przedmioty? Raczej nie. Ja mówię do Hikariego. Kurde, właśnie jakoś niekoniecznie, to bardziej na oddziaływanie. Kiedyś to miałem na ten artefakt, ale... Może wiesz co, może percepcję, może widzę jakiś ten szyjnik, albo może widzę w jakiś sposób, jak on się układa, żeby może osłania jakąś... Wiecie co? Znaczy, mam taką propozycję na sposób, żeby to dograć w miarę szybko. Jeżeli będziecie... Może mi się uda rozpierdolić tego ognistego dzieciaka i on będzie mnie słuchał i wtedy on pójdzie rozpierdolić tego chętni, opiekuna. Tak. Chętni się zgodzić.
Ogólnie rzecz biorąc... Powiedzmy, że idziecie jakby... Przynajmniej Tori ma plan, żeby po prostu żeby no zaatakować. Ja do giery. Ja chcę... Ja chcę sfint... Nie wiem, jeśli uda mi się określić z tego, jak on się zachowuje, gdzie on ma amulet, to chcę mu to zajebać. Albo spróbować. Korzystając z tego, odwracać uwagę. Nie wiem. Wiesz co? Myślisz poprawić. Ogólnie rzecz biorąc, dlaczego dążę, to żeby... bez rzutów... Po prostu widząc, że wyczuwają, że on jest w miarę silny i żeby na tyle go rozproszyć, żeby... kurde, chwilka, bo sobie brakuje miejscu, żeby to opisać. Szczególnie rzecz biorąc, unison raid, odpalanie finisherów, a gdy cały kurz opadnie, tak by ten amulet, znaczy amulet, ten artefakt, TLDR to po prostu wygląda jak Hogyokyo z Bleacha, chyba źle to na pewno wymówiłem, ale... Co, jak wygląda jak co? Czekaj. Hogyokyo, to bezpośrednie tłumaczenie na angielski to jest, że to jest kamień, który niszczy granice. Tylko granice w tym sensie, że granice na przykład między człowiekiem a inną istotą. Coś, okay. Coś właśnie w tym rodzaju. Jak takie ostrze od prysku? Słucham? Jak takie ostrze od prysku? Kurde. Dobra, prędzej czy później zacznę czytać Sandersona, ale... ale ja proponuję nie... prędzej, biorąc pod uwagę, że w tym momencie już wszyscy na sesji są napaleni na Sandersona. Tak. Ale no, w każdym razie, że właśnie będzie ten dym, że z jednej strony Jadogiego jakby nie będzie, gdy ten dym opadnie. Że never found the body, przynajmniej na ten moment, ale ten artefakt będzie w waszym posiadaniu. A zresztą... no to też reszta zostanie, powiedzmy, część albo, że elfka też się zdisengage'uje. Że też nie ma jakiegoś przymusu, żebyśmy dzisiaj, nie wiem, tą fabułę skończyli. Możemy dokończyć na następnej te walki. Też jest taka możliwość. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ja musiałem pierdolnąć finishera jeszcze, więc... I zobaczyć, co się stanie. Mhm. Czy jeszcze mogę? No dobra. Ogólnie rzecz biorąc... Tylko, wiesz co, tylko czekaj, zobacz, jak go rozpisałem. Bo tak, możesz walczyć z finishera, tylko... Tylko... Tak, nie będziesz musiał na to rzucać. Nie, ogólnie rzecz biorąc, chcę mu przypierdolić mieczem ze słowami, że Lili kochała dzieci. Okej. Okay. Dobra, to wygląda tak, że właśnie ty robisz, bo to nie jest atak z zasięgu, tylko robisz, zbliża się i pff. No, prawdopodobnie jest jakiś key-empowered skok w jego kierunku przez moment błysk czerwonego światła, kiedy wyjmuje miecz, po czym ląduje gdzieś tak w typowym przykucu, chowając miecz.
Okej. Okay. Dobra, to co widzisz, reszta też widzi, to że ten uśmieszek Jadogiry jest na... Tak, po prostu moment znika i to jak jest w typowym Wanicu tekst FAST! Że how quick, how fast, że jak szybki jest i próbuje przyjąć formę obronną i też zacząć generować energię chi? Czy tam chi, ki? Mhm. Po prostu jak typowy wojownik wręcz, ale ty jesteś szybszy. Całe władowanie energii, kiedy trafia na cel, wywołuje lekki wybuch, że przez moment albo dwa no nie jesteście zbyt pewni, nie orientujecie się do końca w sytuacji, ale gdy opada kurz, to właśnie Jadogiri nieprzytomny z... Tak, Jadogiri nieprzytomny z gdzieś wbity w ziemię, znaczy po prostu nieprzytomny, obok niego z ręki z ręki turla się wypada kula, ten artefakt. Elfka patrzy na to z wyrazem szoku. Nie, to niemożliwe. Ale zanim właśnie ta hinduska łapie ją, że kładzie ją za rękę na ramieniu, znaczy tak naprawdę łapie w pasie, trzyma z tyłu, zaczyna ją odciągać. Patrząc to na Toriego, znaczy na moment na Hikariego, ale głównie na Toriego, też na Lisa, ale głównie na Toriego. Zważywszy, że inhalator nie wiem co ta kula robi, to ją łapie. Znaczy, no nic się nie dzieje. Na razie. Na razie. Ale tak, masz to w ręce i czujesz... Znaczy, czuć, że faktycznie to jest przedmiot magiczny, że tak powiem. Potężny artefakt. Tylko, że właśnie nauczenie się korzystania z niego to też nie jest, że tak powiem, podręcznik obsługi nie automatycznie nie ściąga ci się do mózgu, kiedy tego przedmiotu dotykasz. A właśnie ta hinduska mówi, patrząc na Toriego, mówiłeś, że nie jesteś tutaj, żeby zrobić nam krzywdę. Pokonałeś go, macie to, co chcecie, dajcie nam odejść. Ja powoli wstaję, odwracam się do niej, mówię, tak, z waszej perspektywy pewnie jesteśmy potworami. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiecie. Podchodzę do tego kolesia, zarzucam sobie jego nieprzytomne ciało na ramię i zaczynam się rozglądać za wejściem do pubu. Okej. Okay. Dobra, co jeszcze się przy okazji działo z tym ognistym? Tak naprawdę... Powiedzmy, nie wiem, czy jest sens jeszcze na niego rzucać, bo tak naprawdę większość kombatantów już została, że tak powiem, wyłączona. Ja muszę się na chwilę wyłączyć. Mhm. No, myślę, że ten ognisty dostał pierdol od Gendiego, leży nieprzytomny, a Gengu go niesie tam do reszty ekipy na rękach. Tak patrzy zdziwiony, co to się porobiło. Mhm.
I podchodzi do Lizy i się pyta, jakie kiełbaski, bo jest głodny po tej walce. Liza odpowiada, wydaje mi się, że zjadł je smok. O. Szkoda, że żadnej nie uratuje. Myślałam, żeby usmażyć potem smoka, ale się rozpłynął. Byłby niesmaczny. A, żeby nie było, to ten krasnolud też jest tam z tą elfką i hinduską też patrzy z niedowierzaniem na to, co się stało, ale jakby wola walki go opuściła. To co robimy? Zostawiamy tutaj dzieciaki i wracamy do zleceniodawcy? Czy może chcecie przyłączyć do młodych tytanów i szkolić się na przyszłych bohaterów chroniących świat przed jakimiś innoplanowymi potworami? Odpowiada ci kompletna cisza. Taka, że w Niemcu to by ich wyrazy twarzy były takie... rysowane w stylu... What? Że po prostu kreska zamiast jest taka bardzo krótka, tak? Tak! Tak, bardzo krótka kreska. O Boże. Tak, Andy teraz powinien otworzyć maskę, no, podnieść kciuki, mrugnąć. Lisa tak słucha, co mówi Gengu. Zdaję sobie sprawę, że to by sklepał tego kolesia, bo próbował on stworzyć z nich armię. Nie. Aha. Dobra, jestem, sorry. Okej, okay. No dogadaliśmy się z Rysią, że Gengu, ponieważ tam został tylko ten ognisty, jako ostatni kombatant, nie za bardzo w kontroli, więc mu naklepała, znaczy Gengu mu naklepał i przyniósł nieprzytomnego do tam reszty zgrupowania. To tylko to ciągnęło. Ej, to może chociaż tego ognistego weźmiemy, całkiem mocny jest. I tego trzymam na rękach i pokazuję do Lisy, czy tam do Riego. Czy możemy go zatrzymać, nie będzie? No właśnie. Będę go szkolić. Czy mogę Touch of the Angel na tym kolesiu odpalić? Na którym? Chcesz go budzić? Tym ognistym. Nie! Zabieram go. Łapy przy sobie. Spoko, ale no Gengu brzmi jakby ci nie chciał pozwolić. Tak wyobrażam to sobie, jak ona macha łapkami, żeby go dostać, ale tak trzymam tego dzieciaka i uchylam, coś macham nim na boki, żeby go nie dotknęła. Łap. Nie ma, niech śpi. Znaczy wiesz, to generalnie nie jest tak, że w sposób, w jaki ja to robię, to po prostu receptory bólu tłumie, no ale... Nie, no powiedzmy, że to są jego kumple, więc nie tak patrzą na tego nieprzytomnego. Ale zachowujmy ten... pozory. Przy czym, Gengu, zdaj sobie sprawę, że wychodzisz na kogoś bardzo creepy. Jakby to powiedzieć, Gengu ma taką trochę szaleństwo na twarzy, właśnie stoczył bardzo zajebisty pojedynek i w sumie to czuję się fajny, więc tak, tak. Uśmiecha się tak bardzo szeroko, bo odsunął sobie maskę, więc widzisz jego a będzie taki błysk w oku. Znaczy, tak patrzą na tego Gengu i ich towarzysza i tak, znaczy głównie ta hinduska z puppy eyes i z błagającym wyrazem twarzy patrzy na tego. To też jest nasz kolega. W sumie ostrzegałam go, żeby nie agitował Gengu. I takim scenicznym problemem ma straszne problemy po ukończeniu szkoły ninja.
Szkoły ninja? Ukończenie szkoły ninja? Co, nie ukończyłeś? Coś tam wyrzucili cię? To wiele no, tłumaczy. Oczywiście ukończyłem z czerwonym paskiem. Przybijam tej... Nasz kolega, co chcecie z nim zrobić? Co? Nie, odrzucić go. Co? Nie, dlaczego? Szczerze powiedziawszy, myślałam o zapewnieniu mu pomocy, bo ma straszne problemy z agresją. Czy chyba strasznie nie kontroluje tego, co potrafi, więc no... Myślę, że stanowczo przydałoby mu się profesjonalne szkolenie, a nie zostawienie w slumsach i róbce co chcesz, byle tylko głośno. Chyba, że taki był wasz plan od początku. Będziecie uszczęśliwiać go na siłę? Raczej chodzi o wszystkich otaczających go, bo w sumie są dwie alternatywy. Taką mocą nie może żyć wśród innych ludzi. Jeśli jej nie panuje. Znaczy nad nią. A był wśród innych? I to właśnie ma punkt, bo nie by... Opisywałem, że ta okolica jest opustoszała. Że to jest tak. Czy wiesz, jak Gengu przyszedł, to Liza leciała w powietrzu, bo tak. Ale... Nie doszła do niego porozmawiać. Nie możecie cały czas ukrywać się przed światem. On też nie może tracić życia dlatego, że z powodu agresji kompletnie mu odpala. Lisa, ten więc waszym zdaniem rozwiązaniem jest całkowite odizolowanie się od innych. Niby powiedzcie... Nie tracimy jaki... za wiele. Mówiąc takim wyrzutem i... Ja tak wzdycham ciężko. A chcielibyście mieć spokojne miejsce do przenocowania? I nauki? Będziemy mieli chyba, jak już sobie pójdziecie. Znaczy, w tym się zgodzę. Czy jest otwarta przestrzeń, gdzie każdy może przyjść? Czy myślisz o tym, że ja myślę, że ty myślisz? Jest takie jedno najbezpieczniejsze miejsce w całym multiversum. No. To myślimy podobnie. Co prawda Maki będzie naprawdę wkurwiona, ale... Nie no, dzieciaki odpracują, czynsz. O, to ma sens. Nauczą się trochę szacunku i będą miały do czynienia z osobą, która jest chodzącym wulkanem życzliwości i... Ja bym jej tak nie opisał. Zamierzam zabrać tam też tego i pokazuję przewieszonego opiekuna przez ramię, więc jeżeli nie chcecie za bardzo z nim rozstawać, no to w zasadzie nie macie wyboru. Biorąc pod uwagę pewien projekt, który ostatnio dostaliśmy, jego zawartość, to jest naprawdę dobre wyjście, żebyście z nami poszli. Ja macham tym na rękach, ten na pewno pójdzie. Co z nim zrobicie? Co? Co z nim zrobicie? Odpocząć, porozmawiamy. Tu nie skończymy na leczeniu ciała. Duszę trzeba też. Dobra, wiesz co? Ja mówię tak. Hikari, pierdolisz. Oj, to co? Moi drodzy. Chcę was zabrać do baru, który znajduje się poza granicami jakiegokolwiek kraju i w związku z tym nie obowiązują w nim prawa o niesprzedawaniu alkoholu nieletnim. Nie ma podpisanej żadnej ekstradycji z kimkolwiek. Ale nie można go spalić. Więc patrzę na gęgu. Jeżeli ktokolwiek spróbowałby go w jakikolwiek sposób spalić... Nie radzę próbować. Po pierwsze, jest to fizycznie niemożliwe, ale to tam taki drobny szczegół. No, dlatego to jest dobre miejsce. Ja tak ciebie, ty słyszysz, gówniaku, to jest dobre miejsce dla ciebie. Więc możecie zostać tutaj i siedzieć bez celu, czekając na... wielkie zagrożenie, z multiversum, które na pewno nadejdzie,
I na pewno zniszczy wszystko, albo możecie pójść z nami i zobaczyć, co się stanie. Tak, patrzę po sobie, zrezygnowani z opuszczonymi głowami, będą się za tą kierowali. Ale któryś z nich, pewnie ta hinduska, najpewniej rzuci pytaniem, a co jeżeli którego dnia obudzisz się i okaże się, że miał rację? No to będziecie. No to wtedy będziecie gotowi. Obyś ty z tym miał rację. Dobra. No to ja zaczynam iść wzdłuż ulicy, rozglądając się uważnie, w którym zaułku są jakieś dziwne, stare, drewniane drzwi, które by prowadziły do baru. Mhm. No, znajdujesz w miarę szybko. Okej. Dobra. W sumie ostatnia scena na zamknięcie, bo chciałbym... Jeżeli w środku jest ta magii... Jest, no, no ona zawsze magnolia, jest. To się z nią ściskam. Magii. Patrz, jaki fajny przycisk do papieru znalazłam. Podaję jej tą kulkę. A tak patrzy. Aha. Ja tak pokazuję, ja pokazuję Mani tego przewieszonego kolesia. Będę jeszcze chciał z nim porozmawiać. Czy możemy, czy mamy jakieś miejsce, z którego... O, a w sumie rzucam go na najbliższy stolik. Nie mój problem. Mhm. Ona tak... Ona patrzy, znaczy tak, jak dostała tą kulkę, to jej wyraz twarzy się nie zmienił za bardzo, po prostu, kolejne do kolekcji i tak po prostu rzuca przez ramię do tyłu. Jak widzi tego przewieszonego, to też wyraz się twarzy nie zmienił, po prostu powieka jej lekko zadrgała. Natomiast jak zobaczyła dzieciaki, ale jak patrzy po wszystkich i po prostu... Powieka jej drganą stop i żyła jej wyskoczyła. Okej, ja tak jeszcze patrzę na Lizę i Hikariego i tak, słuchajcie, czy w zasadzie nie mieliśmy komuś dostarczyć tej kulki? No byłem właśnie. Wtedy trochę pijany, więc mogę nie pamiętać. Tak, mieliśmy. I mieli nam za to zapłacić? Tak. Czyli ta kulka to jest ten artefakt? Tak. Kurde, znowu przegapiliśmy okazję na wypłatę. Znaczy, wiesz co? To nie jest tak, że możecie... Cicho! Ja skaczę po tą kulkę. Gdzie tam Maggie rzuciła? Wzruszam ramionami. To chyba nasze. A czy w ogóle masz pomysł, jak to coś działa? A co, my nie wzięliśmy już zaliczki? Chwilę robię poważną minę, mówię nie i dlatego lepiej, żeby zostało tutaj. Wiesz, że to nie jest zdrowe. A po czym odwraca się do Maggie. Czy ja już ci zapłaciłem za poprzedni miesiąc? Jeżeli tak, to otwórz mi nowy kredyt, a jeżeli nie, to dopisuj do tamtego. To i bakajerów! Tak, no coś było z zaliczką. Oj tam te niedrobne szczegóły, robimy sobie tylko więcej wrogów, no. Dobra, to wspomniałem, że to jak, powiedzmy, że nawet jest ta scenka, że jak będziecie nawet coś jego cucić, chcieli z nim gadać, to scenka na koniec jest taka, że kamera idzie gdzieś w dół w ramach tego baru, głęboko w dół, mijając jakieś komnaty, nie komnaty zamknięte, sejfy, skrytki i tak dalej. I właśnie w jednym z takich miejsc, że jakąś jedną z największym wejściem obłożonym magicznymi, kurwa, co mi brakuje na ward. Pieczęciami. Słucham? Pieczęciami. Tak, pieczęciami,
runami i tak, i innymi podobnymi rzeczami. Zaczyna się formować nowa sylwetka, znaczy taki na początku kompletnie niewyraźny miraż, który zaczyna nabierać kształtów, zlepywać się ze sobą z takich kawałeczków, który tworzy, cóż, osobę, widać Jadogirego, który się uśmiecha patrząc na te wrota. Kto potrzebuje jednego kamyczka, kiedy ma cały zasób? Kamera też pokazuje, że zanim nagle znikąd też pojawia się taki oparty łokiem o ścianę czerwony, który na niego się patrzy, wbija wzrok. Co czerwony? Co to znaczy? XP Great Reda z High School DxD. On był na poprzedniej sesji prowadzony, że to jest tak naprawdę istota międzywymiarowa najpewniej. Zazwyczaj w formie gigantycznego smoka. Po prostu jego typowy wtorek to jest zatrzymanie co większych paskud przed dostaniem się tutaj. Tak, właśnie do baru zajeżdżał. Który na niego patrzy i mówi tylko jedną rzecz. Pamiętaj, jeżeli się mylisz, będę wiedział, gdzie cię znaleźć. I na tym możemy skończyć.